Paco Power System Imax, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jesteśmy na szkoleniu z zakresu żywienia i suplementacji, których organizatorami są Katarzyna Matela i Leszek Michalski z Sylwetki. Jest z nami Wojciech Pierczaba. Witam Cię, Wojtku. Witam wszystkich. Wojtku, przygotowałeś się do Mistrzostw Polski, zająłeś drugie miejsce w kategorii do 100 kg. Jesteś zadowolony? Z każdego medalu powinien być zawodnik zadowolony, więc ja też jestem. Wiadomo, że do drugiego miejsca się nie wygrywa, tylko przegrywa pierwsze. Ale to też jest jakaś tam motywacja do pokazania się z lepszej strony na Mistrzostwach Europy. Wojtku, nie liczyłeś po cichu jednak na ten złoty medal? Myślę, że każdy zawodnik, który startuje w zawodach, liczy na to pierwsze miejsce. Po to startujemy, po to dążymy do tego celu. Szykujemy się cały rok niemalże do tego startu, więc myślę, że każdy zawodnik tak naprawdę głośniej czy ciszej, ale liczy na to pierwsze miejsce. Wojtku, jesteś pod opieką Leszka Michalskiego. Jak ty powoliście? W ogóle jakie były rozmowy przed Mistrzostwem Polski, jak już zobaczyliście wszystkich zawodników, którzy są w twojej kategorii? To znaczy, szczerze powiedziawszy, nie patrzyliśmy jakoś tak szczególnie na konkurencję, bo z założenia wychodzimy, że interesujemy się sobą, a to, że tak powiem, reszta konkurencji niech się martwi, a my tak naprawdę nie musimy. Jeżeli cały rok wszystko idzie zgodnie z planem, przygotowania idą, że tak powiem, wszystko jest dopracowane, to nie ma potrzeby ani obawy, ani jakiegoś tam planowania przy samej końcówce, zmieniania, kombinowania, nie wiadomo czego. Co też było widać na weryfikacjach tak naprawdę, kiedy ja byłem pierwszym zawodnikiem w swojej kategorii, kiedy to się zweryfikował i nagle jakieś zrobiło się większe zamieszanie, gdzie zrzeszonych zawodników było więcej tak naprawdę niż wystartowało. Z tego względu, że po prostu zdecydowali się na zmianę kategorii tak w ostatnich chwilach. Czy to dlatego, że zobaczyli Wojtka Pieszawę, który wyszedł do weryfikacji i powiedzieli nie, to ja rezygnuję? Być może tak, być może nie. Na pewno nie wszyscy, chociaż jeden przypadek miałem faktycznie tak, że kolega podszedł i powiedział, że nie wyjdzie ze mną na scenę. Wojtku, jesteś mocną konkurencją w takim razie i bardzo dobrze. To nie są twoje ostatnie zawody, bo szykujesz się do Mistrzostwa Europy, które odbędą się w San Francisco no już niedługo, bo 15 maja. Jak wyglądają przygotowania do Mistrzostw Europy? No tak, już faktycznie termin jest dosyć bliski, więc tak naprawdę to już jest sama końcówka. No jeszcze troszkę walczymy z wagą, ale wszystko idzie w dobrym kierunku, więc też jakoś tak większych obaw nie mam. Forma się poprawia, także myślę, że no, pozostaje tylko walczyć i zobaczymy na efekt. No na pewno z dnia na dzień będzie coraz lepiej, już to zobaczysz sam przy tej końcówce jak będzie, no, ale liczymy na to, że uda Ci się zaliczyć bardzo dobry występ, no bo no jednak Mistrzostwa Europy to już są bardzo prestiżowe zawody i to już są Twoje drugie Mistrzostwa Europy. Tak, no właśnie pierwsze traktowaliśmy to powiedzmy takie przetarcie, troszkę było zapłacone to frycowe, jak to się mówi. Teraz już, że tak powiem, no w pełni poważny start, przemyślany i planowany od samego początku na te Mistrzostwa Europy. Więc ten szczyt formy tak był planowany, że to na tym mistrzostwo będzie ten szczyt, więc myślę, że się postaram pokazać jak z najlepszej strony. No nie ukrywam, że to są zawody chyba najbardziej prestiżowe jak dla mnie do tej pory. Też bardzo mocno obsadzone i na pewno też bardzo duże, bo wszystkie całe zawody obejmują i juniorów, i weteranów, nasz seniorów, więc tak naprawdę no, jest mega wielka impreza. Dokładnie, mega wielka impreza, na której też wystąpią zawodnicy z klubu sportowego Paco, Jakub Potocki, Dawid Bukiel i Jerek Denko. Ale i ogólnie ekipa nasza z Polski będzie naprawdę liczna. Tak, no właśnie wiąże się to z tym, że jak szeroko prowadzone będą zawody po prostu i część żeńska i tak jak wspomniałem juniorzy i weterani, dlatego już zawody rozpoczynają się w środę, a kończą dopiero w niedzielę, więc tak naprawdę prawie niemal cały tydzień spędzimy w Hiszpanii. Więc no, nie ukrywam, też poniekąd mamy troszkę szczęścia my jako ekstremalni, że startujemy tak naprawdę na drugi dzień po przylocie. No niestety bodajże chyba dziewczyny będą musiały czekać aż do niedzieli na swój start. No to będzie troszeczkę ciężej, no bo dotrzymać do niedzieli to będzie naprawdę niezły wysiłek. A podkreślmy to, że
ogólnie startowanie jako zawodnicy w kulturystyce czy w fitness no, wymaga naprawdę dużego poświęcenia. No tak, no przede wszystkim jeżeli ktoś, że tak powiem właśnie, no musi schodzić z wagą i później ją trzymać, no dla niego to jest niemalże no ciężko, taki morderczy wysiłek, bo wiadomo, że w tym okresie nie dojadamy, a treningi muszą być odbywane, więc tak naprawdę też dziewczyny pewnie i juniorzy będą musieli troszkę im pomóc w kwestii tych treningów, bo trzeba będzie zrobić tam na miejscu. Więc no co, no trzymamy się razem, jesteśmy jedną kadrą, jedną ekipą, więc myślę, że taka atmosfera pozostanie. Jakoś sobie postaramy pomóc i wrócimy z jak najlepszymi wynikami. Tego Wam my też życzymy i będziemy Wam kibicować. Wojtku, startujesz do 95 kg w Mistrzostwach Europy. Ciężko jest zbić tą wagę, czy tak idzie dobrze? To znaczy, no może nie najłatwiej, bo tak jak już wspominaliśmy, no start na Mistrzostwach Polski już był z całkiem, myślę, że przyzwoitą formą, więc tego zbędnego balastu nie było aż tak dużo. No teraz już no, tak naprawdę no, walczymy o każde 100 gram, które ucieknie, więc może to nie jest takie najłatwiejsze, ale nigdy nie jest tak ciężko, żebyśmy nie dali rady. Tym bardziej, że no właśnie, nie jadę tam sam jako Sylwetkowicz, jedzie też ekipa z Pako Lublin. My jako sylweciarze też wystawiamy mocne grono, więc tak naprawdę no, jedna wielka rodzina jedzie, więc myślę, że będzie fajnie. Wojtku, życzymy wszystkim i Tobie, i pozostałym zawodnikom i reprezentantom wysokich pozycji, wysokich miejsc, jak najlepszego zaprezentowania się na Mistrzostwach Europy, no i same sukcesy i medali. Jeszcze nie dziękuję, poczekajmy na wyniki. Wszystkiego dobrego. Wojtku, co po Mistrzostwach Europy? Po Mistrzostwach Europy jeszcze myślę, że planuję tak po cichu takie dwa mniejsze starty na takich mniejszych imprezach. Potem chwilka odpoczynku, niezbyt długiego i zaczynamy robić formę na następne sezony startowe. Okej, super. Ja Ci dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia. Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich.